przedstawię wam główne różnice pomiędzy typowym seksem i jednym z tantrycznych sposobów uprawiania miłości. Więc tu mamy energię, tu mamy czas. Ok. So, więc najpierw opiszę typowy seks, a później opiszę sposoby, jak doznać tantrycznej miłości. I te sposoby są zarówno dla kobiet i dla mężczyzn. Wielu ludzi kojarzy sobie tantrę z unikaniem wytrysków, ponieważ mężczyzna traci dużo energii w trakcie wytrysku i jakby ograniczają tą rolę do tego, żeby mężczyzna się nauczył unikać tych wytrysków, ale chciałbym powiedzieć, że kobiety też tracą energię podczas orgazmu łechtaczkowego. Orgazm wytryskowy i łechtaczkowy to są orgazmy szczytowe, przez które tracimy energię. Wszystkie inne orgazmy, tantryczne orgazmy, dzięki nim zyskujemy energię i one są nie szczytowymi, że jakby się kończą, tylko one sobie lecą, lecą, lecą i to my decydujemy, kiedy mamy wow, to już wystarczy nam dzisiaj. Te parę godzin wystarczy. Słońce wstaje. Musimy spać. Ok. Więc tak. Większość facetów mogłoby zacząć penetrację, stosunek od razu. Oni nie potrzebują żadnej gry wstępnej. Ale wiadomo, przeczytaliśmy w jakichś seksualnych podręcznikach, że kobieta potrzebuje trochę gry wstępnej. Więc facet robi tą grę wstępną. W przybliżeniu średnia to jest 10 minut, co jest dużo za mało zwykle, dlatego by kobieta była gotowa, a szczególnie żeby jej joni była otwarta i gotowa na penetrację. Przez to często dla joni szczególnie, dla kobiety często też, typowy seks wiąże się z traumatycznym doświadczeniem, które najlepiej uniknąć z naszego życia i tak dalej. Po tych 10 minutach w przybliżeniu następuje penetracja i podczas średniej 7 minut penetracji mężczyzna dochodzi do tak zwanego punktu bez powrotu. Po tym punkcie bez powrotu doznaje krótkiego orgazmu, który wiąże się z wytryskiem. I co się dalej później dzieje? Tak? Kochani, kocham cię bardzo, ale teraz już muszę iść spać. I zanim ona coś odpowie, on już chrapie. To jest typowy, najczęstszy scenariusz typowego seksu. Ok, więc zaznaczam. U kobiet kobieta też traci energię. Jeśli jej facet jest w stanie trochę dłużej, to też traci energię podczas orgazmu łechtaczkowego. Nie traci aż tyle energii jak facet, ponieważ nie ma wytrysku w ten sposób, ale traci i czasami kobieta jest w stanie doświadczyć
nawet dwóch, albo nawet trzech takich orgazmów łechtaczkowych, ale w pewnym momencie jej energia jest zero, chce iść spać i nie ma już żadnego interesu, by kontynuować akt seksualny. Co szczególnie dla faceta, który jest bardziej tantryczny i który chciałby dłużej generować tą energię, jest jakby tym samym, co większość kobiet doświadcza, gdy facet idzie spać. Tak więc ta metoda, którą ja wam opiszę, jest także ważna dla kobiet. Ważna też po to, żeby nie tracić tej energii, ale żeby tą energią seksualną odżywiać inne nasze centra, nasze inne czakry, nasze inne aspekty naszego życia. Tantra nie jest tylko na temat jakby rozszerzenia naszej przyjemności, ale też jest po to, żeby się wyleczyć i po to, żeby przetransformować nasze inne aspekty, naszą miłość, naszą duchowość i tak dalej. Ok, teraz wam opiszę mniej więcej, jak wygląda te tantryczne uprawianie miłości. Więc pierwsze, co dajemy kobiecie zadecydować, jak długo ona potrzebuje na grę wstępną. Dzięki temu, że ona otrzyma wystarczająco gry wstępnej, nawet jeśli to będzie następny szczytowy orgazm, i to już w pewnym sensie będzie to doświadczenie, dzięki któremu się leczy. Jej joni, jej życzenia, jej potrzeby zostały uszanowane. Penetracja się zaczęła wtedy, kiedy jej joni była gotowa. Dzięki temu jej joni doświadcza czegoś pięknego, czegoś nowego. Nie doświadcza czegoś, do czego była zmuszona poprzez jakby penetrację, kiedy nie była ona gotowa. I dzięki temu poprzez to doświadczenie jej stosunek do seksualności się leczy, się otwiera. Ona bardziej akceptuje seks jako akt miłości, a nie jako akt przymusu. Tak więc jedną z najważniejszych rzeczy z tego powodu, a także z innych wielu powodów, pierwszą z rzeczy, którą możemy zrobić w tantrycznym kierunku, dać kobiecie zdecydować, kiedy gra wstępna powinna przeskoczyć w penetrację. Kiedy ona zdecyduje na temat penetracji, znowu, w trakcie penetracji ekstaza, podniecenie wzrasta bardzo szybko, ale tym razem, kiedy czujemy punkt bez powrotu, że się zbliżamy do tego punktu, robimy trzy metody, które są powiązane ze sobą i robimy to w tym samym czasie. Pierwszą metodą są mięśnie Kegla, drugą metodą jest oddech, trzecią metodą jest wizualizacja. Teraz objaśnię wam te metody w szczegółach. Więc mięśnie Kegla to są mięśnie, które używamy, by przestać robić siku. Najlepszym sposobem na rozpoznanie tych mięśni jest wasza praca domowa. Jeśli nawet tego nie zrobicie, to znaczy, że przyszliście tu po kolejne informacje, które nie będą użyte. Jeśli chcecie mieć z tego jakikolwiek pożytek, zróbcie tą pracę domową, a podniesie to waszą jakość życia bardzo dużo. I nie tylko na seksualnym poziomie,
na poziomie energetycznym, na poziomie dobrego samopoczucia z samym sobą, miłości do siebie, miłości do partnera, połączeniu z samym sobą. Na wszystkich aspektach ćwiczenie mięśnia Kegla pomaga. Także bardzo dużo, jeśli chodzi o zdrowotne aspekty. Tak więc najłatwiej rozpoznać mięsień Kegla, jeśli pójdziecie do toalety i zmuście się parę razy, by zatrzymać cichu. Dzięki temu rozpoznacie, które dosłownie mięśnie to są. Tam jest dużo mięśni i jest bardzo ważne, żeby dosłownie rozpoznać te mięśnie. Tak więc, jeśli nawet jesteś pewny, sprawdź to. Ważne jest, żeby nauczyć się używać tylko te mięśnie, bez żadnych innych mięśni. Dzięki zaciśnięciu mięśnia Kegla wystrzeliwujemy energię do góry, zamiast jej utracić. Dlatego używają mięśnie Kegla z tych samych powodów. W jodze, w tai chi, w qigong, w innych metodach pracy z energią. By nie tracić tej energii, a żeby ją wystrzelić do góry i żeby ona sobie tam krążyła. Tak więc z zaciśnięciem mięśnia Kegla wystrzelujemy tą energię do góry. Drugą metodą jest oddech. Poprzez wdech ssamy tą energię do góry. I trzecią metodą, którą używamy, jest wizualizacja. Mówią, że energia podąża za uwagą, dlatego używamy wizualizacji. Wizualizujemy tą energię tak, jak ona płynie. Wraz z zaciśnięciem mięśnia Kegla, wraz z wdechem, wyobrażamy sobie, że energia płynie od naszych genitaliów poprzez tył naszego kręgosłupa. Na początku podciągamy ją do serca i wraz z wydechem, z rozluźnieniem mięśnia Kegla, wyobrażamy sobie, że ta energia płynie z powrotem do naszych genitaliów. I jeśli zrobimy 5 albo 7 tych kręgów, tą energię, która się akumulowała za dużo w naszych genitaliach, która była gotowa, by wyeksplodować i być utracona, całą tą energię sobie podnieśliśmy do serca. Dzięki temu jesteśmy bardziej połączeni ze sobą, jesteśmy bardziej kochający siebie, jesteśmy bardziej połączeni z naszym partnerem, jesteśmy bardziej kochający naszego partnera, a co najważniejsze, jesteśmy dalej od punktu bez powrotu, więc możemy kontynuować penetrację. I kontynuujemy penetrację znowu i przed punktem bez powrotu znowu robimy te 3 metody. 5 albo 7 cyrkulacji i znowu możemy kontynuować penetrację. Możecie zobaczyć na tym rysunku, że po 2 albo 3 na pewno takich przerwach na cyrkulację tej energii jesteśmy na poziomie ekstazy, na poziomie podniecenia czujemy dużo więcej i możemy tak sobie płynąć przez godziny i sami decydujemy, kiedy już naprawdę się czujemy tak zadowoleni, że już więcej, że już nam wystarczy. I to, że nam wystarczy, to jest duża różnica z typowym seksem. To jest następny jakby
aspekt transformacji. Jeśli jesteśmy z czymś zadowoleni, to już tego nie potrzebujemy. Jeśli w typowym seksie on się kończy w najlepszych sekundach jego istnienia, to zwykle prowadzi nas to do tego, że chcielibyśmy to powtórzyć, że chcielibyśmy stworzyć jeszcze lepsze warunki, że chcielibyśmy coś więcej i tak dalej, i tak dalej. I to wiąże się z tym, że pragniemy seksu, że staje się to naszym nałogiem, że szukamy coraz bardziej mocnych stymulacji, by osiągnąć te parę sekund jeszcze raz albo jeszcze bardziej intensywnie. Potrzebujemy większej dawki praktycznie. I w ten sposób tak biegniemy za tym, ale nigdy nie będziemy zaspokojeni. Bo zawsze w najlepszych tego sekundach tracimy tą energię i się kończy. W tym jesteśmy zadowoleni. To my decydujemy, wow, wystarczy. Jestem zadowolony. Jeśli jesteśmy zadowoleni w naszej seksualności, dużo łatwiej będzie nam być zadowolonym w każdych innych aspektach naszego życia. W naszej miłości, w naszych związkach, w naszym połączeniu ze samym sobą, w połączeniu z naszym partnerem, z całym wszechświatem. Z naszą duchowością, z naszą moralnością, z naszym intelektem. Tak więc poprzez uleczenie seksualności nie leczymy tylko naszą seksualność. Poprzez rozwijanie naszej seksualności nie rozwijamy tylko naszej seksualności. Otwieramy te główne, pierwsze czakry po to, żeby energia płynęła gdzieś indziej, gdzie, do tych wyższych czakr, innych aspektów naszego życia. I to jest jakby ścieżka transformacji tam.